takim głównym tematem, który no, jest tematem rozmów i w rodzinach, i na ulicach, i pomiędzy mieszkańcami, i pomiędzy przyjezdnymi, to budowa dwupoziomowego skrzyżowania. Sporo problemów, ale też idziemy w pewnym kierunku do przodu. Dzień dobry panu, witam serdecznie państwa. No tak, ja myślę, że jeżeli mówią, jeżeli piszą o Terespolu czy o burmistrzu, to jest dobrze, to jest bardzo dobrze. No smutne jest tylko to, że czasami bez zrozumienia pojedyncze osoby piszą, nie spytają się, jakie są fakty, jak to ma wyglądać. Ja sobie nie wyobrażam, że w momencie, kiedy przejazd kolejowy w Terespolu na ulicy Wojska Polskiego będzie zamknięty, bo on będzie zamknięty po rozbudowie portu suchego w Mołaszewiczach, aż w stronę tutaj drogi krajowej E30. W tej chwili składy, które jadą bezpośrednio z Chin, one są dzielone na dwie części w Brześciu i jako krótsze przyjeżdżają do Terespola i mieszczą się między peronami a przejazdem kolejowym. W przyszłości, kiedy tych pociągów będzie zdecydowanie więcej, mówi się o 55 parach dziennie, to nie ma opcji takiej, żeby ten przejazd nie był zamknięty. I nie wyobrażam sobie, żeby Terespol i te miejscowości, które otaczają Terespol od strony Białej Podlaskiej, od strony może inaczej, od strony Janowa Podlaskiego, były odcięte. Rozwiązania, że można jechać przez ulicę Kodeńską, ewentualnie druga obwodnica Terespola w okolicach Błotkowa, nie są to według mnie rozwiązania idealne. Trzeba dać możliwość społeczeństwu, mieszkańcom, tym, którzy przyjeżdżają do Terespola, dać możliwość wjazdu ze wszystkich stron równomiernie. I żeby ten jadący samochodem mógł pokonać tą trasę zdecydowanie szybciej, ale jeszcze mamy również tych, którzy jadą rowerem, tych wszystkich ludzi, którzy idą na pieszo, wielokrotnie pokonują tory kolejowe kilka razy dziennie. No nie wyobrażam sobie, żeby taki mieszkaniec, taki gość przyjezdny obchodził ileś tam kilometrów, żeby wejść do Terespola, bo jeszcze muszę powiedzieć, że w momencie, jak zostałem burmistrzem, to był rok 2006, praktycznie tunel, który łączy dwa dworce, międzynarodowy w Terespolu i krajowy, był oddany do użytku i miał tylko i wyłącznie służyć służbom mundurowym. Otrzymałem wówczas informację i tutaj obecny dyrektor zarządu przejść granicznych, teraz pracujący w Chełmie jako zastępca, pan Waldemar Madej, niezwykle otwarty na ten problem i praktycznie we dwójkę za jego przyczyną po prostu pomógł niesamowicie, bo inaczej nie byłoby możliwości pokonania tej trasy przez tunel. I teraz wyobraźmy sobie, ja to tłumaczę opozycjonistom. No na szczęście jestem głęboko przekonany, że zdecydowana większość mieszkańców i tych, którzy przyjeżdżają do Terespola, wiedzą, że te wjazdy do Terespola muszą być równomiernie rozmieszczone. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że znów mamy rozbudowany ten transport, szlak jedwabny, suchy port w Mołaszewiczach i nagle z powrotem ten tunel ma służyć tylko i wyłącznie dla służb mundurowych. I nie ma żadnego przejścia, przejazdu ani dla rowerzystów, ani dla pieszych. Samochody muszą pokonać ileś kilometrów i wtedy co? I wtedy ci sami, którzy w tej chwili krytykują, aczkolwiek nie wiem dlaczego, uważam, że powinniśmy znaleźć najbardziej idealne rozwiązanie. Ci sami by zarzucili, że być może nie wtedy by nie było, że burmistrz zaniechał inwestycje. No, jest jak jest, idziemy dalej. Ja się cieszę, że obecny rząd tą inwestycję wspiera, parlamentarzyści i myślę, że w bieżącym roku po stworzeniu koncepcji, po wyborze koncepcji i tutaj jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że są cztery elementy, które będą decydować o wyborze koncepcji, czyli polskie linie kolejowe,
Zarząd Dróg Wojewódzkich, oczywiście w znacznym stopniu te ankiety, które mieszkańcy wypełniali, no i my jako gmina miasto Terespol. 22 o godzinie 17, 22 marca odbędą się kolejne konsultacje, drugie konsultacje społeczne. Serdecznie zapraszamy, na stronie internetowej jest informacja o tym, na moim Facebooku jest link, także myślę, że warto uczestniczyć w tych rozmowach, tych dyskusjach, które ostatecznie doprowadzą do wyłonienia koncepcji. Ja chciałem również podziękować tym wszystkim mieszkańcom, ale i nie tylko, którzy przedstawiają swoje własne warianty koncepcji. One oczywiście trafiają do projektantów, one są omawiane przez projektantów, no część z nich nie da się zrealizować z przyczyn natury technicznej. Natomiast myślę, że i w tej chwili podczas tych konsultacji również o tych wariantach, o tych propozycjach mieszkańców będą rozmawiać przede wszystkim fachowcy, czyli projektanci. Ten moment właśnie wyłonienia tego przebiegu, techniczne sprawy, projektowe, do kiedy ma, panie burmistrzu, trwać? Do końca tego roku? Na dzień dzisiejszy jest to tworzenie koncepcji przedprojektowej dwupoziomowego przejazdu przez tory kolejowe w Terespolu, czyli albo wiadukt, albo tunel. Na dzień dzisiejszy są przedstawione cztery oficjalne koncepcje przebiegu. Są to tunele. Są to tunele. Te koncepcje mają być ostatecznie stworzone do niemalże końca miesiąca sierpnia, a później rozpoczną się rozmowy na temat projektu i myślę, że... Już na tej jednej wybranej. I tak dokładnie będzie i później będzie projekt, a po projekcie myślę, że to będzie rok 2023 albo 2024, tak optymistycznie, że rozpocznie się ta duża inwestycja, która na lata stworzy co? Stworzy to, że Terespol będzie dostępny z każdej strony, bo chyba nam o to chodzi. Chodzi drobnym przedsiębiorcom, sklepom, nam, żeby jak najwięcej ludzi przyjeżdżało i wyjeżdżało w sposób jak najbardziej ułatwiony, swobodny, lekkim, takim dynamicznym przepływem przez tory kolejowe.